Nou, ik moet vertellen dat ik enorm blij ben. Ik ben ook trots op de jongens dat ze precies ten uitvoer kunnen brengen wat wij willen. Jestem bardzo szczęśliwy ze swojej drużyny i dumny z chłopaków, że wykonali tą pracę, którą od nich oczekiwałem. Als ik kijk naar de eerste helft, vond ik dat we redelijk domineerden. Alleen, er waren een aantal momenten in de omschakeling dat Lech Poznań behoorlijk gevaarlijk was. En daar zijn we ook een paar keer goed weggekomen. Uważam, że w pierwszej połowie byliśmy zespołem dominującym, ale w momentach przejściowych mieliśmy troszeczkę problemów, gdzie Lech Poznań mógł tę sytuację wykorzystać. Ik denk aan de bal dat wij het tempo bepaalden, de eerste helft. Alleen ik was niet tevreden over hoe wij verdedigden, wat we afgesproken hadden en in de omschakeling daar profijt van te hebben. Uważam, że dyktowaliśmy tempo gry, jeśli chodzi o pierwszą połowę, ale w obronie powinniśmy jeszcze bardziej lepiej wykonywać wszystkie założenia przedmeczowe, ale no, byliśmy zdecydowanie drużyną lepszą. Dat resulteerde in de eerste helft dat we ook te weinig kansen creëerden, naar mijn idee. Uważam też, że w pierwszej połowie za mało wykreowaliśmy sytuacji podbramkowych. In de tweede helft hebben we net even een paar dingen anders. Wilden we net even een paar dingen anders hebben. En dat moet ik zeggen dat ze dat een stuk beter hebben gedaan. W drugiej połowie chcieliśmy parę rzeczy poprawić i muszę powiedzieć, że wyglądało to dużo lepiej i te rzeczy zrealizowaliśmy. En daardoor werden we ook vaker gevaarlijker voor het doel van Lech Poznań. Dlatego też częściej byliśmy pod bramką Lecha Poznań i stwarzaliśmy tam zagrożenie. Ja, ondanks dat we dan met 1-0 achterkomen, dan moet ik zeggen dat de ploeg de rug recht en gewoon blijft voetballen, blijft doen wat we afspreken, waar we op trainen. Mimo, że przegrywaliśmy 1-0, to drużyna grała z wyprostowanymi plecami i zaczęliśmy grać to samo, co cały czas trenujemy i dzięki temu odnieśliśmy sukces. Ja, maar dat is gevolg dat je vrij snel de 1-1 scoort. En dan krijg je ook nog een penalty, gaat dan mis. Maar goed, ze blijven toch doorgaan en het resulteert dan uiteindelijk in de winnende. Dość szybko padło tam na 1-1, później był rzut karny. Rzut karny niewykorzystany, ale zawodnicy wierzyli, grali do końca i na koniec końców zwyciężyliśmy. Dus het geeft ons als staf energie en dat geeft de spelers ook gegarandeerd energie om weer een vervolg hier aan te geven. Dankjewel. Więc to nam, całemu sztabowi drużynie daje nam energię do dalszej pracy i do kontynuacji tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz czas na zadawanie pytań. Proszę o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji. Mikrofon jest na sali. Są pytania? Antoni Budajski. Budajski, przegląd sportowy. Pytanie do pana trenera. Panie trenerze, jak pan ocenia dyrektora Forenza? Czy to jest taki występ, który daje mu szansę na grę w kolejnych meczach, to może Dominik Chwaron odpokutował z tego kartę i może wrócić do tego? Hubel wil je dus spelen van Konrad Ferenc, omdat ja, hij stond in de goal en iedereen weet dat Chwaron heeft de rode kaart gekregen. Dus hoe ziet de situatie voor volgende week eigenlijk in de goal? Nou goed, dat is, voor ons is dat gewoon helder. Chwaron is nummer 1 en die zal volgende week gewoon in de goal staan. Dana situatie is bardzo jasna. Dominik Chwaron is nummer 1 i w przyszłym tygodniu będzie stał między słupkami. Gratulacje dla drużyny Zagłębia Lubin. Trzeba przyznać, że zasłużyli na zwycięstwo. Nie ma tutaj co owijać bawełnę. Byli drużyną w przekroju całego meczu lepszą i to musimy zaakceptować. Wiadomo, że w tej sytuacji nie możemy opuszczać głów. Trzeba tym bardziej jeszcze mocniej pracować. Na pewno nie będzie brakowało nam energii do tego, żeby przygotować się jak najlepiej do następnego spotkania. I jestem przekonany, że tak piłkarze, my wszyscy zareagujemy. Przebieg meczu to kontrola Zagłębia Lubin od początku. Myśmy mieli poszczególne fazy, gdzie przejmowaliśmy inicjatywę, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Przy stanie 1-0 mieliśmy bardzo dobrą sytuację na podwyższenie wyniku.
Niestety nie było bramki i Zagłębie bardzo szybko wyrównało. Później bramka po rzucie rożnym, można powiedzieć, że pechowa bramka i Zagłębie wygrało mecz. Jeszcze raz powtarzam, musimy przyjąć to na klatę, tym bardziej przeanalizować to spotkanie i oczywiście od jutra ruszyć do pracy.